Wieczór wyborczy Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego odbył się w elektrowni. Pojawili się na nim przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz bezpartyjnych Radomian. O godzinie 21 zgromadzone osoby poznały sondażowe wyniki. Niespodzianki nie było. Według sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej dla portalu lokalnapolityka.pl Radosław Witkowski otrzymał 43,2% głosów i z przewagą blisko 17% wygrał pierwszą turę wyborów. Chciałbym podziękować wszystkim Radomianom, którzy oddali na mnie swój głos. Wynik powyżej 43% według Exit Poli to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Naprawdę jestem wzruszony i uważam, że zrobiliśmy kawał świetnej pracy, żeby pokazać kierunek rozwoju naszego miasta. Jeśli chodzi o same wyniki, nie jestem absolutnie niczym zaskoczony. Tak sondaże przewidywały kształt pierwszych trzech miejsc. Oficjalne wyniki poznaliśmy w poniedziałkowy poranek. Różniły się nieco od wyników sondażowych. Radosław Witkowski otrzymał 40,85% głosów. Obecnie urzędujący prezydent podkreślał, że najbliższe 2 tygodnie kampanii będą bardzo intensywne. Obiecał, że będzie chciał w tym czasie przekonać do siebie tych Radomian, którzy głosowali na innych kandydatów, albo tych, którzy na wybory nie poszli. Stawka tych wyborów jest bardzo duża. Ona może być oscylować nawet w okolicach 1-2 miliardów złotych dla Radomia w perspektywie tych 5 lat. No a po drugiej stronie mamy Polskę pisowską i ta Polska pisowska pewnie przyniesie się też i na Radom, a co wyprawiali politycy PiS-u przez ostatnie 8 lat, to widzieliśmy. Więc taka realna jest alternatywa przed Radomiem. Radości nie brakowało także w sztabie Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ jak się okazało, do drugiej tury wyborów przeszedł Artur Standowicz, który uzyskał ponad 29% poparcia. Jednak jak podkreślił kandydat, to dopiero pierwszy krok. Radom chce zmiany. Zrobiliśmy, szanowni państwo, pierwszy krok, ale to jest dopiero pierwszy krok. Przed nami jeszcze 2 tygodnie ciężkiej pracy, przekonywania Radomian do tego, żeby za 2 tygodnie poszli po raz kolejny do urn wyborczych i wybrali dobrą zmianę w Radomiu. Jak tłumaczy Artur Standowicz, w najbliższej kampanii skupi się on na przekonaniu do swojego programu wyborców swoich kontrkandydatów. Wyborcy, czy to Roberta Prygla, czy pani Ratuszyńskiej, czy pana Forysia, czy pani Pater, czy pana Kowalika, chcą zmiany. Nie zagłosowali za panem Witkowskim, podzielając zapewne mój i nie tylko mój, ale większości Radomian pogląd o tym, co się dzieje w mieście, jak wygląda nasze miasto i że nasze miasto potrzebuje zmiany. W pierwszej turze wyborów o stanowisko prezydenta Radomia ubiegało się 7 kandydatów. Druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia.